nazywam się Mikołaj Radomski. Ja tutaj przyszedłem na takie zaproszenie. Sam na początek była taka prośba, żebym powiedział coś o włoskim imperializmie. Ale sobie wykorzystam ten... O Jezu, jak nie tremuje ta kamera strasznie. Wasza decyzja, mogę stanąć. O, działa już, bo... Dobra. To jest operalizm. No właśnie. I dokładnie tak. To ja podzielę swoje wystąpienie na takie, na cztery części. Wyjdę od razu w momencie, w którym skończyłeś i powiem w ogóle, dlaczego się dzisiaj coraz więcej o włoskiej filozofii mówi i dlaczego ten operalizm jest takim, powiedzmy, nawet do Polski dotarło. Potem krótko będę chciał pokazać czasopismo, które tutaj reprezentuję. Czasopismo Praktyka Teoretyczna. Jest tylko taka nieszczęsna sytuacja, że nam właśnie w wyniku prawdopodobnie prawackiej prowokacji padła strona internetowa. Niby, że serwer padł, ale ja mam swoje teorie spiskowe. Ale ponieważ jesteśmy czasopismem naukowym, w przeciwieństwie do... Walka chyba nie jest czasopismem naukowym, prawda? Właśnie nie jesteś czasopismem literackim, kulturystycznym, jesteś czasopismem naukowym, czego doświadczyliśmy bardzo ciężko w 2015 roku, jak Ministerstwo Niego odmówiło dotacji, mimo że są czasopisma naukowe, które dotacje mniej czy bardziej legalnie dostają. Ale jest czasopismem, które właśnie z tego jakby czerpie bardzo z włoskiego operalizmu. Potem w trzeciej części powiem krótko o kartyzmie kognitywnym, czyli idei, która z tych tradycji myślenia się wywodzi, która funkcjonuje dzisiaj. Na koniec, i to chyba będzie najciekawsze, więc to poprzednie postaram się krótko zrobić, chciałem krótko powiedzieć, jak ja sam uważam, że można tego kapitału kognitywnego używać, aby analizować na przykład taką sytuację jak zarobki ludzi piszących teksty w internecie, publikujących internet, czy w ogóle redaktorów i robotników słowa. Jak ja tak ich dla siebie zupełnie roboczo nazywam, to wszystko bardzo robocze rozważania. W tym bloku też powiem krótko o idei copy far left i co możemy ewentualnie wyciągnąć do takich sytuacji w Polsce. O Włochach się mówi ostatnio dlatego dużo, że bardzo popularnym prądem filozofii kontynentalnej współczesnej jest współczesna włoska filozofia polityczna. O włoskiej filozofii dzisiaj mówi się dość dużo, ponieważ ona już tak po fali niemieckiej i francuskiej filozofii wyszła na pierwszy plan. I takie nazwiska jak Antonio Negri, Paolo Villon, Giorgio Agamben czy Roberto Esposito są coraz bardziej popularne. Wielu z nich jest jakoś zakorzeniony intelektualnie w operaizmie, a operaizm, ściśle rzecz biorąc, to był nieortodoksyjny ruch marksizmu włoskiego, zarówno polityczny, jak i teoretyczny, założony przez ludzi, którzy byli albo na lewicy partii socjalistycznej, partii komunistycznej, albo po prostu z nich odeszli, jak to właśnie mówiłeś, kiedy te partie po II wojnie światowej właściwie w pełni zaangażowały się we włoski cud, prawda? Czyli w gwałtowną industrializację powojennych Włoch, które w latach 60. 70. były właściwie chyba jednym z najbardziej, ile nie w ogóle najbardziej zindustrializowanym krajem na świecie, za wyjątkiem Stanów Zjednoczonych chyba. A to mniej więcej ten włoski cud, to właśnie mówimy o tej niezwykle gwałtownej industrializacji, która była przez państwo regulowana i zostawiła rzeszę włoskiego proletariatu, także emigrantów z południa, których wtedy sytuacja na północy była bardzo ciężka i tam przyjeżdżali pracować do wielkich fabryk w tym Trójkącie, Porto Maghera w Wenecji, Mediolan, Turyn, powiedzmy to był ten trójkąt przemysłowy, a ich warunki życia były po prostu straszliwe. Możecie sobie na przykład poczytać hasło operaizm w tym słowniku, który Benzmiana kiedyś wydała. Tam Janek Sowa opisuje, na przykład pokazuje zdjęcie, jak oni żyli w tych latach 50. czas emigracji. Tacy ludzie jak Raniero Panzieri, Mario Tronti, młody Antonio Negri, który był niedawno w Warszawie, wtedy zaczęli gwałtownie reformować teoretycznie marksizm. O ich praktykach politycznych ja już tutaj nie będę mówił, bo to było za dużo czasu. A jednym z najważniejszych aspektów ich teoretycznego podejścia była tak zwana teza autonomii robotniczej. To znaczy, rozwój kapitalizmu według nich przede wszystkim reakcją na organizację robotniczą. Więc to nie tak, że były jakieś dialektyczne prawa rozwoju wartości, tylko to opór robotników wobec najpierw manufakturowych form produkcji, czy tak zwanego systemu nakładczego, potem wielkiego przemysłu maszynowego, a w końcu, i to do tego właśnie za chwilę dojdę, industrializacji gwałtownej czy rozwiniętego fordyzmu, to były te momenty, które doprowadzały kapitalizm do przekształceń. Przez to, że oni wypracowali taką perspektywę, byli w stanie
ująć jako jedni z pierwszych z marksistowskiego punktu widzenia to, co dokonało się na przykład w 70. i 80., czyli to, co się w różnych tradycjach analizy ekonomicznej i socjologicznej nazywa no, najczęściej kryzysem fordyzmu, przejściem fordyzmu do postfordyzmu. Niektórzy z nich, tacy jak Paulo Virno, idą tak daleko i twierdzą, że to przejście od kapitalizmu fabrycznego, industrialnego, nastawionego na produkcję przemysłową i ciężki przemysł, do kapitalizmu nastawionego na produkcję idei, danych, operowanie symbolami, afektami, symbolami i tak dalej, dokonało się po raz pierwszy właśnie we Włoszech. W dużym stopniu dlatego, że lata 70. są nazywane lata ołowiu we Włoszech, czyli okres chyba, to jest chyba w żadnym innym kraju na świecie, z wyjątkiem Chin i rewolucji kulturalnej, bunt 68 roku, czy bunt końcówki lat 60. nie trwał tak długo. W zależności od metod, od jakby liczenia historycznego, możemy powiedzieć, że on się skończył w 77 roku w Bolonii lub w 79 roku, kiedy państwo włoskie zaaresztowało, ja znalazłem dane do 50 tysięcy intelektualistów. Nie wiem, czy sobie zdajecie sprawę, stan wojenny w Polsce to jest aresztowanie ilu? 12 tysięcy? Dobrze pamiętam? Chyba tak. A tam państwo włoskie aresztuje parę dziesiąt tysięcy aktywistów i intelektualistów. Wielu z nich wrzuca do więzienia, na przykład Paulo Virno spędził 3 lata w więzieniu bez żadnego wyroku. Antonio Negri został oskarżony o morderstwo Aldo Moro, na co nie przedstawiono nigdy żadnych argumentów. Ta wielka reakcja polityczna pokazuje też, jak silny był ruch sprzeciwu wobec kapitalizmu przemysłowego i tak mówią właśnie ci włoscy teoretycy, z tego względu to we Włoszech właśnie nastąpiło po raz pierwszy to przejście od fordyzmu do postfordyzmu. Ta perspektywa jest bardzo istotna, ponieważ w ramach jakby ludzi, którzy są związani z tą tradycją włoską, którzy bezpośrednio się z niej wywodzą, rozwinęła się z czasem różne teorie, które rozwinęły się z czasem różne teorie, które próbowały ująć transformację współczesnego kapitalizmu. Teoria pracy biopolitycznej, którą po polsku znajdziecie w książce Rzeczpospolita, wydane przez korporację Haart zresztą, za co jesteśmy bardzo wdzięczni Piotrowi Mareckiemu. A myśmy założyli czasopismo Praktyka Teoretyczna, jest czasopismem naukowym, które mocno z tych tradycji czerpie i stara się, biorąc z tych właśnie filozoficznych, socjologicznych, ekonomicznych idei, analizować jakoś współczesne transformacje. No i teraz przejdę do tego kapitalizmu kognitywnego. Powiem krótko, o co w tej teorii chodzi. Bo teorii analizujących przemianę współczesnego kapitalizmu w dobie produkcji cyfrowej, nowych technologii jest bardzo dużo. Mamy fundację P2P, którą kieruje Michael Bowens, który stara się właśnie kładzie przede wszystkim nacisk na produkcji peer-to-peer jako główną innowację technologiczną i społeczną doby tego późnego czy cyfrowego kapitalizmu. Mamy całą tradycję, która idzie od Rifkina, tak? Najpierw końca pracy, a teraz niedawno wydanej książki Społeczeństwo zerowych kosztów krańcowych, który niestety jakoś tak w ogóle kapitalistycznej relacji w społeczeństwie, relacji pracy najemnej nie widzi i chyba nigdy widzieć nie będzie. Pojawia się teraz mnóstwo już książek, które mówią o czwartej rewolucji przemysłowej. Natomiast ta perspektywa kapitalizmu kognitywnego jest o tyle istotna i wyjątkowa, że ona wychodzi, ona przede wszystkim stara się uchwycić to, co w perspektywie autonomistycznej czy operaistycznej było gdzieś tam od początku istotne, czyli fakt, że relacja między pracą a kapitałem nie jest relacją daną. To nie jest coś, co można po prostu wrzucić do modelu i z tego modelu dalej dedukować. Z jednej strony w latach 60. Tronti na przykład, Mario Tronti, obecnie senator chyba z ramienia Partii Demokratycznej, podkreślał, że żeby analizować politykę oddolną, politykę klasy robotniczej, nie wolno nigdy redukować żywej pracy, czyli pracy w fabryce, do funkcji kapitału zmiennego, co było bardzo często tendencją w wielu koncepcjach marksizmu naukowego. Tak, redukujemy uczestnictwo robotników w procesie produkcji do kapitału zmiennego, na przykład analizujemy tak zwaną spadkową tendencję zysku, czy tam wzrost organicznego składu kapitału, jakkolwiek to się nazywa. Nie, operaiści mówili, patrzmy też na to, jak oni się organizują, patrzmy na to, jak oni odmawiają pracy, jak oni dokonują eksodusu z relacji pracy najemnej i tu obserwujmy polityczny potencjał i rzeczywistą transformację kapitalizmu. Natomiast kryzys lat 70. i potem rozwinięcie się
postfordyzmu, jakkolwiek ten etap nazwiemy, to jest też okres, kiedy zauważa się autonomię kapitału wobec siły roboczej. To, co wielu z stereotypów włoskich lub ludzi z nimi związanych, czy z nich cierpiących zauważa, to to, że reakcja lat 80. miała przede wszystkim charakter postępującej autonomizacji kapitału wobec pracy. Czy to w formie tego, co ekonomista Schiller nazywa kapitalizmem cybernetycznym, czyli rozwinięciem się tak szerokich i rozbudowanych sieci logistycznych i transportu, że ta kapitał i praca mogą być przerzucane gdziekolwiek na świecie i dzięki temu kapitał zyskuje olbrzymią przewagę, bo może brać te podzespoły stąd, te elementy stąd i zarządzać globalnymi łańcuchami logistycznymi. Czy przez analizowaną, zwłaszcza po kryzysie 2008 roku, postępującą finansjalizacją, tak, która polegała na tym, że wartość wytwarzała się głównie przez inflację wartości spółek na giełdach, co na przykład było głównie widoczne podczas krachu 2000-2001 roku, kiedy właściwie okazało się, że cała era wzrostu prezydentury Clintona, która była niezwykle istotna, bo to był chyba jedyny okres prezydentury po Nixonie, który obył się bez jakichkolwiek większych krachów ekonomicznych, jakichkolwiek większych kryzysów, przynajmniej w obszarze Stanów Zjednoczonych. No, okazało się, że cały ten wzrost był powodowany głównie spekulacyjną bańką na giełdzie Nasdaq i rynku nowych technologii. Inni teoretycy analizowali to, jak się przyjmuje ubezpieczenia społeczne. To korzystając z teorii Petera Druckera, wizjonera nowego managementu, pokazując, jak prywatyzowanie emerytur, funduszy ubezpieczeniowych umożliwia wytwarzanie wartości poza bezpośrednim procesem produkcji. I to jest bardzo istotne. W sercu teorii kapitalizmu kognitywnego stoi przekonanie o tym, że wartość wytwarza się dzisiaj poza bezpośrednim procesem produkcji, czy poza relacją pracy najemnej. Mianowicie w ramach kapitalizmu kognitywnego rozwija się coraz więcej aparatów przechwytu wartości, które tak najlepiej można obserwować właśnie po tym, co się na przykład działo z ekonomią cyfrową, czy gospodarką opartą na wiedzy, czy gospodarką internetową po krachu 2001 roku. Te firmy, które przetrwały, które rozwinęły się i które akumulują obecnie największą wartość giełdową na giełdach amerykańskich, to są te firmy, które w pewnym momencie nauczyły się przechwytywać pracę sieciową. Amazon jest przede wszystkim tak fantastycznie, dobrze prosperującym sklepem, ponieważ on uczy się na wyszukiwaniach czytelników. Nie tyle sam przecież wam podpowiada, jaka książka jest powiązana z tą, czy jaką warto kupić, tylko analizuje wasze wyszukiwania, analizuje tak, jak kupowali inni w tym sklepie i tę pracę, którą oni wykonują, to jest przecież pracą produkcji informacji, przechwytuje i dzięki temu dużo łatwiej podsuwa różne towary, sam też tę wiedzę akumuluje i potrafi odpowiednio dzięki nią regulować swoimi sieciami dystrybucji i całą logistyką. Google to jest oczywiście najważniejszy przykład, do niego przyjdę za chwilę, ale na przykład taka ważna teoretyczka Tiziana Terranowa pokazuje w różnych swoich publikacjach, że proces finansjalizacji i kolejnej banki po 2001 roku jest wprost powiązany z powstaniem sieci 2.0. Sieć 2.0 bowiem umożliwia właśnie przechwytywanie produkcji informacji, która dokonuje się w sieci i dzięki temu odpowiednie zarządzanie, na przykład, i to już ja dodaję za nią, na przykład rozwinięcie się nowych algorytmów przepływów finansowych. Wprowadzane są do obiegu, do internetu, do sieci nowe algorytmy, tak zwane, to się nazywa high frequency trading, które albo analizują same zmiany na rynkach cyfrowych, na giełdach, albo wyszukują słowa kluczowe na forach internetowych, w różnych publikacjach dostępnych online, w artykułach i nie tylko, gdzie są nastawione na odpowiednie szukanie słów kluczowych. Tak na przykład nazwa firmy, upadek, strajk. I jak tylko te algorytmy przechwycą odpowiednie połączenia tekstów, automatycznie oceniają, czy warto daną spółkę kupować, sprzedawać i tak dalej. Facebook to jest oczywiście rzecz, którą pewnie nie trzeba tutaj tłumaczyć, jak Facebook jest w stanie przechwytywać wartość wtórzoną przez użytkowników, ale jakby najbardziej charakterystycznym przykładem tego, jak można akumulować wartość wytwarzaną w sieciach kooperacji, nie inwestując w ogóle w nie, jest algorytm PageRank Google, jego genialność polega na tym, że
twórcy tego algorytmu, zresztą oni go przecież wytworzyli na uczelni publicznej, tak? I to powinna być w sumie własność Harvardu, zdaje się, a nie ich, no ale to już nie wchodźmy w kwestię praw własności. Bardzo szybko się zorientowali, że prawdziwą wartością, którą można przechwycić w sieci, jest to, jak ludzie sami ze sobą kooperują. I dlatego PageRank waloryzuje daną stronę w zależności od tego, ile jest powiązań z innymi stronami, jaka jest jakość tych powiązań. No i oczywiście algorytm cały czas mutuje, żeby odpowiednio uchwycić, co obecnie decyduje o jakości danego powiązania, liczby zapytań i tak dalej, i tak dalej. Znaczy oni cały czas uczą się, jak ludzie wyszukują w internecie i jak wiążą się między sobą. Te jakby prace afektów też, tak? Bo to jest pewna praca afektów w wielości, są w stanie skodować i tą skodowaną wiedzę potrafią monetyzować za pomocą AdWords, czyli ich platformy reklamowej, która chyba do dzisiaj jest odpowiedzialna za jakieś 90% przychodów całego Alfabetu, jakoś tak. Tak więc widzimy, że to przede wszystkim oni akumulują tę wartość wyszukiwania, tę pracę afektów, pracę pragnienia wielości, która też cały czas daje, tak, informacje do tego Google'a i umieją ją bardzo łatwo monetyzować. I Alfabet chyba teraz się, Alfabet, czyli sieciowa spółka Google'a, która łączy te wszystkie spółki, córki, ściga się z Apple, zdaje się, nie? Cały czas. Raz jedni są najbardziej wartościową spółką w historii ludzkości, raz drudzy, tak na zmianę. Mercedes, i teraz przejdźmy do właśnie robotników słowa, bo to, co jest najważniejsze w ogóle w całej teorii kapitalizmu kognitywnego, to właśnie to nastawienie, że wartość jest przechwytywana w ramach całego pola społecznego. To jest takie fajne pojęcie, które filozofowie i teoretycy WOS używają, intelektu powszechnego. Intelekt powszechny, czyli produkcyjna siła wiedzy społecznej, czy produktywna wiedza społeczna, obecnie nie jest akumulowana tylko w maszynach, lecz tak naprawdę każda jednostka posługująca się językiem staje się produktywna. I trzeba analizować te mechanizmy przechwytywania tej wartości, bo one ją przechwytują, nie musząc w nią inwestować. I Google jest tutaj najlepszym przykładem na to, potraktujmy go jako przykład paradygmatyczny. Mercedes Bundt, taki dziennikarka chyba dla Guardiana też pracowała, ona jest niemiecką badaczką tego, jak algorytmy zmieniają obecnie, głównie dziennikarstwo, ona jako dziennikarka się tym zajmuje. Chciałem pokazać jej książkę, zapomniałem tytułu, no ale nie, chyba nie dam. Ale Mercedes Bundt wydała taką jedną książkę po angielsku, po niemiecku dostępna. Cały czas pokazuje, jak algorytmy, które obecnie zajmują się na przykład produkcją tekstów, one wciąż bazują na już wytworzonych innych tekstach przez innych użytkowników. Tak? Czyli na przykład już funkcjonujące algorytmy produkcji krótkich informacji prasowych, głównie jeśli chodzi o gospodarkę i giełdę, jak i wiadomości sportowe, polegają właśnie na tym, że one wyszukują informacji, która jest przez pracujące podmiotowości do internetu wrzucana, bardzo szybko są w stanie je skompilować i produkować bardzo krótkie newsy prasowe. Więc to przykład na to, że to jest nie tyle sztuczna inteligencja, która sama z siebie tę informację wytwarza, jest to odpowiednio zaprogramowany algorytm, który przechwytuje produkowaną informację w sieci i odpowiednio ją modeluje, przerabia i wytwarza coś nowego. To jest oczywiście ważne pytanie dla całej tradycji ekonomii politycznej marksistowskiej, na ile maszyny są produktywne. Janusz Varoufakis na przykład cały czas stoi na bardzo tradycyjnym stanowisku, że maszyna nie wytwarza nigdy wartości, nie? Że tylko i wyłącznie żywa praca kognitywna tę wartość wytwarza, no ale w obecnej dobie właśnie pracy algorytmów musimy sobie zadać pytanie, nieważne nawet kto tę wartość wytwarza, ale kto ją przede wszystkim przechwytuje, bo nawet jeśli algorytm tą powiedzmy wytwarza, no to jemu nie trzeba płacić pensji. Tutaj można by oczywiście wejść na wiele różnych obszarów, taki social technology studies, analizy algorytmów i tak dalej. To jak chcecie, to w pytaniach możemy o tym dalej podyskutować. Natomiast to, co dla mnie w tej perspektywie jest bardzo istotne, to ta kwestia, że mnóstwo ludzi, czy wielość producentów, wielość robotników słowa cały czas publikuje jakąś wiedzę w internecie. Chociażby właśnie w czasopismach kulturowych, tak, online, które są dostępne. Która ta wiedza jest niezwykle istotna także dla podmiotów rynkowych. No, ja pracowałem przez 3 lata w PWN-ie, to mogę taki najbardziej elementarny przykład dać, że jeśli ktokolwiek napisze recenzję z książki, to autentycznie zwiększa sprzedaż, autentycznie zwiększa widzialność.
wydawnictwa, które są bardzo dobrze niektóre widoczne w internecie, w mediach społecznościowych, potrafią przechwycić dalej te wiadomości, udostępnić i tak dalej. Nabijają sobie dzięki temu konkretnie swoje przychody, a płacą? Nie płacą. Jak pomyśleć we współczesnym kapitalizmie sieciowym, czy kapitalizmie kognitywnym, tę relację między przechwytywaniem wartości, a społeczną produkcją tekstów, informacji w sieci? Jedną z idei, na którą natrafiłem stosunkowo niedawno, ona już jest trochę stara, bo ma w tym roku już chyba 9 lat, jest idea, którą kiedyś Dmitry Kleiner rzucił, dokładnie w 2007 roku, to się nazywało taki tekst, bo copy far left and copy just right. Idea copy far left, ja ją krótko przedstawię, ona się nie do końca stosuje do tego, o czym mówię, ale ja z niej wyciągam jakieś perspektywy na przyszłość. Kleiner, który jest aktywistą, zresztą wciąż bardzo aktywnym, polecam zajrzeć sobie na stronę Fundacji P2P, bo on tam miał ostatnio świetne wystąpienie a propos czwartej rewolucji technologicznej, wrzucił taką prostą ideę. No dobra, copy far left, copy left, tak? Znamy ideę copy leftu, bardzo fajnie. Problem polega na tym, że ona jest bardzo łatwa do zawłaszczenia przez podmioty prywatne, podmioty nastawione na zysk. Zresztą to jest już, po pierwsze już wiemy, że mnóstwo prywatnych podmiotów korzysta dzisiaj w dużym, większym stopniu z oprogramowania open source niż z oprogramowania komercyjnego. To już za czasów Kleinera było to wiadome, że mnóstwo podmiotów nastawionych na zysk tworzących software płaci informatykom za wytwarzanie programowania na copyleft, bo ono potem zachęca też do kupowania produktów już komercyjnych. Idea Kleinera była taka, nie skupiajmy się tylko i wyłącznie na powszechnej dostępności tekstów, zdjęć, oprogramowania, pomyślmy nad różnicą klasową i nad zagwarantowaniem dochodu ludzi, którzy wytwarzają ten content, a niekoniecznie są opłacani przez prywatne firmy. Copy far left to jest taka prosta idea, że można, że opublikowane jakieś zasoby na idei copy far left, która niestety się nie przyjęła ostatecznie, pewnie głównie ze względów formalno-technicznych, rzeczy publikowane na idei copy far left powinny być możliwe do użytkowania komercyjnego przez na przykład kolektywy robotnicze albo podmioty, które są oparte na spółdzielczej jakiejś etyce, które generalnie nie są nastawione na akumulację, a na równą redystrybucję między swoich członków. Gdybyś to nastawione na akumulację, to na demokratyczne podejmowanie, no to może by różnie zdefiniować, prawda? Ale nie są typowymi przedsiębiorstwami rynkowymi i one mogłyby sobie ze sobą korzystać, żeby mieć zysk. Natomiast wszystkie podmioty takie typowo rynkowe, przepraszam, że nie wchodzę tutaj w jakieś tam bardziej klarowne definicje, ale sądzę, że intuicyjnie wiecie, o co mi chodzi, one nie mogłyby używać ich tylko na zasadzie nie dla zysku. Co więcej, w tej idei copy far left jest też taka idea zawarta, chociaż tego chyba w pierwszej wersji tekstu Kleinera nie było, że podmioty, które korzystają z tych rzeczy dla siebie, na przykład dla zysku, muszą płacić jakąś licencję tym twórcom, tak? Natomiast podmioty, które są właśnie kooperatywne, spółdzielcze, już tej licencji płacić by nie musiały. To, co jest straszliwie ważne w tej idei copy far left, mniej od strony prawno-technologicznej, a bardziej dla mnie takiej strony etyczno-filozoficznej, to właśnie idea tego, żeby myśleć nad sposobami zagwarantowywania przychodów ludzi, którzy produkują teksty, informacje i udostępniają ją w wolnym dostępie w internecie. Ja na przykład, zaznajomiwszy się z ideą copy far left, od razu pomyślałem, i to już taki będzie konkret, i być może ten konkret też będzie dobrym polem do dyskusji nad funkcjonowaniem publikacji czasopism literackich w internecie, nad mechanizmem, który w Polsce funkcjonuje, choć chyba bardzo niewiele osób o nim wie, mianowicie, i teraz muszę Was przeprosić, bo nie pamiętam dokładnego technicznego określenia, ale płacenia autorom za nieodpłatne użytkowanie ich dzieł. Jeśli opublikowaliście jakąkolwiek książkę o charakterze naukowym, bądź opublikowaliście tekst w czasopiśmie naukowym wydawanym w wersji papierowej, to możecie wejść na stronę Copypolu, wpisać swoje nazwisko i oni Wam powiedzą, czy czekają na Was pieniądze z racji nieodpłatnego użytkowania Waszego tekstu. Można dostać te pieniądze, jeśli jest autorem książki, autorem rozdziału w książce lub tłumaczem.
I teraz z jednej strony rodzi się tu bardzo dużo wątpliwości, mianowicie natury takiej. Dlaczego nie ma tych pieniędzy dla tekstów publikowanych w internecie? Dlaczego niektóre wydawnictwa tam się pokazują, a inne nie? Jak ten mechanizm wytwarza nowe nierówności polegające na tym, że z jakiegoś powodu niektóre wydawnictwa w ogóle nigdy nie wyskakują? A to starałem się w miarę sukcesywnie sprawdzać. Wpisywałem wszystkich możliwych autorów niektórych wydawnictw i nigdy nie wyskoczyło. Wpisywałem niektórych autorów niektórych wydawnictw i zawsze wyskakiwali. Z jakiegoś powodu niektóre wydawnictwa są wszystkie kserowane. Z jakiegoś powodu niektóre wydawnictwa nie są nigdy kserowane. Dlaczego? Jakie są problemy z tym badaniem? Czy ta metodologia tutaj do końca działa, albo jakie są pewne założenia, których w regulaminie czy tam w tym opisie metody nie są uwzględnione. Z drugiej strony, dlaczego tylko drukowane, a dlaczego nie sieciowe? A jeśli mielibyśmy uwzględniać także teksty publikowane w sieci, to które? Na jakich portalach? Jak obliczać korzystanie z nich? Czy korzystać z Google Analytics na przykład? Każda strona teoretycznie może z Google Analytics korzystać, ale to wtedy wpadamy w problem, który ostatnio harvardzki profesor prawa Frank Pasquale nazwał The Black Box Society. To znaczy, że coraz więcej relacji społecznych, także mających charakter formalno-prawnych relacji, regulują algorytmy, które są dla nas czarną skrzynką, ponieważ te algorytmy są własnością prywatną i my nie mamy dostępu do nich. Nie wiemy do końca, jak działają algorytmy high frequency trading, nie wiemy do końca, jak działają algorytmy obliczania ryzyka na giełdach, nie wiemy też do końca, jak działają algorytmy Google i Facebooka. Możemy się tylko domyślać, jak one, do końca, jak one działają. Ale jakby tutaj rozszerzyć tę właśnie ideę repartiacji czy zwracania pieniędzy za nieodpłatne użytkowanie tekstów na rzeczy publikowane online? Bo jak najbardziej powinniśmy. Czy to powinna być publiczne pieniądze, czy może pomyśleć o jakimś nowym podatku, czy jakiejś nowej opłacie za podmioty korzystające, na przykład jakieś przemysły kreatywne, tak? Korzystające potencjalnie z tekstów publikowanych online. Tego w idei Kopi Farlef-Kainera nie było, natomiast inspirowany troszeczkę jego haktywistycznym podejściem, zastanawiam się też, czy można by użyć w ogóle praw autorskich jako narzędzi organizacji i walki o prawa robotników słowa.